Cześć, to ja z Bardziej Robię Książki Niż Ludzie i zapraszam Was na podsumowanie października. Ten miesiąc okazał się wyjątkowo obfity w lekturę i mam kilka fajnych rzeczy Wam do pokazania, więc lecimy. Na początek kilka bardzo ładnych rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale jeżeli zamówicie na stronie wydawnictwa Warsaw Blank książki Umberto Eco, to dostaniecie takie piękne zakładki do nich. Warto, bo to są najpiękniejsze zakładki jakie widziałam w życiu. Z tyłu macie jeszcze cytat są na takim fajnym um, tekturowym papierze są naprawdę przepiękne więc warto a w listopadzie na grubie książki na YouTubie e, czytamy właśnie Umberto Eco i Miłoróżę więc może to będzie dobra okazja żeby go kupić i e, dostać takie piękne zakładki Drugą fajną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, są puzzle. Te puzzle dostałam z Molon.pl. Nie wiem, czy wiecie, ale na stronie Molon znajdziecie też właśnie puzzle. Ja ich kojarzyłam głównie z innymi gadżetami, z kubkami, ze skarpetkami. Ale są puzzle, to są kapibary, są wspaniałe do układania, mimo, że wyglądają na trudne. Są też jeszcze mówinki i są inne bardzo fajne wzory. I jakościowo, od razu też powiem, są naprawdę doskonałe, więc warto się w nie zaopatrzyć. I teraz tak, książek przeczytałam... Bardzo dużo. Nie spodziewałam się tego po październiku, ale tak wyszło. Miałam dużo czasu, więc dużo przeczytałam książek. I zacznę trochę inaczej niż zwykle, czyli od audiobooków i jednej książki, którą przeczytałam na Legimi. Dlatego, że w tamtym miesiącu zapomniałam o czymś, czego słuchałam i żeby teraz nie zapomnieć, więc najpierw o nich opowiem. Na Legimi przeczytałam sobie książkę Moja przyjaciółka śmierć. To jest książka pana, który jest grabarzem. Ma konto na TikToku bardzo zresztą popularne i ja byłam trochę sceptycznie nastawiona do tego, dlatego, że mówię, hmm, TikTok jakby nie... Kojarzy mi się z, z rzeczami, które mają sens. Książka jest naprawdę warta uwagi, dlatego, że to jest rozmowa. I to jest rozmowa człowieka, który zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że częścią życia jest śmierć i że nie możemy udawać, że jej nie ma. Możemy poznać, jak wygląda ten zawód, jak to wszystko wygląda od drugiej strony. Możemy się dowiedzieć wielu rzeczy. My nie mamy o wielu rzeczach pojęcia, a w sumie fajnie jednak wiedzieć. Mówi dużo mądrych rzeczy. I myślę, że warto go posłuchać. Jeżeli chodzi o audiobooki, to przysłuchałam sobie Szczelinę, Kariki, dlatego że rozmawialiśmy o niej na klubie książki, ja ją czytałam wcześniej. No ale skoro robię podsumowanie, więc przypomnę o niej. Bardzo dobra książka. Bardzo klimatyczna. Nie wiem, czy ktoś z Was wędrował sobie po trobeczu, albo planuje, ale jeżeli planuje, to warto ją przeczytać najpierw. Przesłuchałam sobie też cmentarz zagubionych dusz. Nie wiem, czy pamiętacie, jak bardzo byłam zachwycona cmentarzem osobliwości. Jeżeli nie pamiętacie, to powiem, że bardzo. Książka mnie naprawdę ujęła. Ja raczej nie czytam takich rzeczy. A no, ale okazuje się, że fantastyka mi wchodzi dobrze właśnie w audiobookach i zakochałam się absolutnie w Cmentarzu Osobliwości, w bohaterze, w samym pomyśle. No i kiedy wyszła druga część, to oczywiście od razu rzuciłam się na audiobook. Też mi się bardzo podobało, mimo że jakby fabuła poszła w trochę inną stronę niż myślałam, że będzie szła, ale generalnie bardzo mi się podobało. Bardzo sprytnie autorka to wszystko sobie tak poukładała, żeby napisać tą drugą część. Liczę na to, że będzie część kolejna. I przesłuchałam sobie książkę 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie Elif Szachak. Wielokrotnie pisaliście do mnie, że Elif Szachak jest cudowna. Ja wam wierzyłam, ale jakby nigdy nie sprawdziłam tego na własnej skórze. Natomiast na klubie książki u mnie w pracy Czytaliśmy właśnie e, 10 minut i absolutnie się zakochałam. Nie pamiętam teraz, kto czytał tę książkę, ale lektorka miała najbardziej kojący głos, ze wszystkich lektorek, jakie ja znam. Z przerażeniem odkryłam po wysłuchaniu tego audiobooka, że nie ma więcej. Nie wiem, jak to się stało, ale nie ma więcej audiobooków Elif Szafak. Jest tylko ten jeden, co uważam za skandal. W każdym razie na pewno kupię sobie wszystkie jej książki pozostałe i będę czytać. To jest historia prostytutki, która zostaje zamordowana. I generalnie hipoteza jest taka, że jeżeli człowiek jest. Już już nieżywy, to przez 10 minut i 38 sekund jego mózg jeszcze funkcjonuje, jakby wyświetla obrazy z przeszłości i nasza bohaterka wykorzystuje ten czas, żeby opowiedzieć o swoim życiu. Przepiękna, absolutnie przepiękna powieść o życiu, które może niekoniecznie zawsze układa się tak, jak my chcemy, ale z którego warto wycisnąć się tak mimo wszystko to, co będzie dla nas dobre i że w każdej sytuacji i że w każdym momencie możemy znaleźć coś takiego. Dobra, zeszycik odkładam. I teraz mierzę się z tą stertą książek przede mną, poukładam je sobie jakoś sensownie yy, i zaraz wam o wszystkim opowiem. Jak widzicie, trochę tego jest, ale to tylko tak wygląda przerażająco, zaraz wam wszystko pokażę. Najpierw Kryminał, Hjort i Rosenfeld napisali ósmy tom swojego cyklu. To jest ten cykl. Najlepszy kryminalny cykl, jaki ja znam. Dlatego, że autorzy są scenarzystami i wiedzą doskonale, jak napisać książkę, tak, że po skończeniu pierwszego tomu natychmiast, absolutnie natychmiast, musicie zacząć czytać następny. Ja o nim wielokrotnie mówiłam. Więc zaraz nie będę się rozgadywać Generalnie Jednym z głównych bohaterów jest Sebastian Bergman, który jest psychologiem kryminalnym, który jakby pomaga kryminalnej grupie odkrywać morderców. Dużo rzeczy się tam wiąże z nim. Jest tylko centralną postacią. Natomiast nie jest postacią, którą bardzo łatwo lubić, dlatego że jest bardzo egocentryczny, jest seksocholikiem, spotkała go tragedia w życiu, ale jakby nie można wszystkiego tym tłumaczyć, tego co robi. W każdym jednym momencie, kiedy pomyślimy sobie, że już go zaczynamy lubić, odwala coś takiego, że jakby nasza sympatia znika zupełnie. Porównam tę serię do serialu Criminal Minds albo do Bones i to podtrzymuję. To jest naprawdę jak najlepszy serial kryminalny w wersji książkowej. Jeżeli nie znacie, to zróbcie to dla mnie. Koniecznie poznajcie pierwszy tom, a potem ciąg dalszy. I teraz po kolei, jeżeli chodzi o kryminały, to przeczytałam jeszcze sobie nową książkę Weroniki Mati Ruj. Ja bardzo lubię tę autorkę, dlatego że ona zawsze w swoich książkach dorzuca coś jeszcze, to znaczy jest zagadka kryminalna. I powiem szczerze, że przy roju miałam takie poczucie, że może nawet bardziej niż kryminał, to jest jakaś taka powieść, thriller psychologiczny. Może nawet bardziej w tą stronę bym poszła. Jestem bardzo ciekawa historia związana z Juwalskimi Cyganami. Myślę, że zdecydowanie warto zwrócić uwagę na tę autorkę, dlatego, że to jest jej trzecia książka i trzecia bardzo dobra książka. Jeżeli chodzi o fantastykę, przeczytałam jeszcze jedną książkę, która się nazywa Skraj. Nie ukrywam, że ze względu na barwione brzegi zwróciłam na nią uwagę, ale sama fabuła też wydawała mi się bardzo ciekawa, dlatego, że mamy świat, w którym ludzie mieszkają nad wielką przepaścią, która jakby odgradza ich od całej reszty, i są na utrzymaniu. Stworzeń, które raz na jakiś czas przylatują i rzucają im i środki do przeżycia, ale w zamian za ofiarą z ludzi. Mamy bardzo fajną, silną bohaterkę kobiecą. Mamy też wątek romantyczny, który dla mnie osobiście był tutaj mniej istotny niż sama jakby konstrukcja świata. Bardzo fajna to jest rzecz. Też dla rozrywki, w celach rozrywkowych. Mam też wam do pokazania serię Maxa Chorny'a. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny autor i ja też się nie spodziewałam, że będę pokazywać jego książki u siebie na profilu, bo generalnie nie jestem fanką jego kryminałów i zdecydowanie nie jestem fanką książek o mordercach i pozowania na morderców i tego, że autor kłócił się z muzeum w Auschwitz, to jakby nie? I bardzo długo myślałam o tym, czy wam pokazywać te książki, ale ostatecznie doszłam do wniosku, że nie mogę karać fajnego pomysłu na serię tym że autor pisze inne rzeczy, bo to nie ma sensu. A seria jest naprawdę świetna. Nazywa się Genialnie Odkrywce. I to są opowieści dla dzieci właśnie o genialnych odkrywcach. Mamy Amundsena, mamy Cartera, mamy Kolumba i mamy Kopernika. Więc generalnie dla dzieciaków bardzo naprawdę bardzo fajna opcja na poznanie tych ludzi. Wiecie, że jest ja jestem fanką popularnych naukowych książek dla dzieci i ta seria też jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Mam nadzieję tylko, że trafią tam też jakieś kobiety, bo kobiety też były odkrywczyniami, więc czekam z niecierpliwością. Z biblioteki przyniosłam sobie nową książkę z wydawnictwa Dwie Siostry Klub Dziwnych Dzieci, dlatego, że bardzo ujęła mnie y, historia, bo mamy czwórkę dzieciaków, każde inne, niektórzy mówią, że każde dziwne, ale właściwie co w tym złego, i mamy rzeczywiście czwórkę dzieci, które się wyróżniają na tle innych dzieciaków, i kiedy się poznają, postanawiają uciec razem. Z domów swoich. Bardzo ciepła historia, więc też polecam, jeżeli szukacie czegoś innego, bo to jest czeska książka, a z bardzo dobrych młodzieżówek, takich bardzo wartościowych, jeżeli szukacie e, takich książek, to mamy bliznę jak skrzydła. Mamy wątek miłosny, od razu powiem, ale nie jest to absolutnie najważniejsze. To jest tylko jeden z elementów, nie ma scen. Książka jest naprawdę bezpieczna, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Natomiast jest wartościowa, dlatego że mamy główną bohaterkę, która jest. Osobą poparzoną. Był wypadek, zginęła jej rodzina, rodzice z najlepszą przyjaciółką, ona jedna przeżyła i nie pamiętam, ile procent jej ciała zostało poparzonych, ale generalnie są to poparzenia naprawdę bardzo konkretne. I musi wrócić do szkoły, więc wyobrażacie sobie, że nie jest to łatwe. Poznaje inną poparzoną dziewczynę, dzieją się tam różne rzeczy, nie będę opowiadać e, fabuły, ale wiecie, że ja często mówię o tym, że mamy za mało w książkach dla dorosłych, ale też dla młodzieży, właśnie reprezentacji osób z niepełnosprawnościami, osób chorych, osób z różnymi innymi problemami niż złamane serduszko, bardzo wartościowa, bardzo dobra, bardzo wzruszająca, mądra, Rzecz. Mądra książka, podsuncie koniecznie swojej młodzieży, jeżeli jakąś macie pod ręką. I też z ciekawości przeczytałam, słuchajcie, Marii Paszyńskiej: Chmuro Ręki i ognio usty. To jest książka, która też jest młodzieżowa, bardzo fajna. Dwóch bohaterów mamy, braci, trzynastoletnich, którzy mają ojca Japończyka i mamy Polkę. Mieszkają w Warszawie, ale po tragedii, która ich spotyka, przenoszą się do Japonii. I okazuje się, że Japonia jest miejscem, w którym odzywają się głosy przyszłości. Głosy duchów, powiem tylko tyle. Bardzo fajnie napisane, też skupiająca się na czymś innym niż pierwsze miłości. Warto ją przeczytać. Jeżeli chodzi o popularne naukowe książki, to zacznijmy od e, książki dla też młodzieży Adama Keja. Nowa książka Adama, mega wystrzałowe wynalazki, jest film na YouTube o niej, więc ja teraz nie będę za dużo mówiła. W każdym razie jest fantastycznie wydana, jak zawsze. Fantastyczne ilustracje, fantastyczne żarty, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawostek. Kocham, absolutnie kocham tego autora, i będę czytał wszystko, co napisze, bo myślę, że warto. A jeżeli chodzi o takie popularne naukowe książki dla dorosłych, to mamy siłę precyzji. Też jest film na YouTube o niej, więc też nie będę za dużo mówiła. To są dwa filmy w ogóle, których nie obejrzeliście, bo mają ciągle poniżej tysiąca wyświetleń, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie, bo naprawdę są fajne. Siła precyzji mówi o tym. Jak dzisiejszy świat jest precyzyjny, jak kiedyś nie był. Też mnóstwo fajnych ciekawostek. Przy tej książce, tylko uwaga, to nie jest książka taka bardzo lekka i ciekawostkowa, jak zwykle różne popularne naukowe rzeczy, o których ja opowiadam. To jest bardzo konkretna rzecz, ona jest przystępnie napisana, ale jednak troszkę tam trzeba się skupić i pomyśleć, i jakby wiecie, zwrócić uwagę na to, co się czyta. No i też jeszcze przeczytałam Wojnę Nuklearną Eni Jacobsen. To jest książka, którą przeczytałam tylko ze względu na Fallouta, dlatego, że kocham Fallouta i kocham ten postapokaliptyczny świat. Oczywiście kocham go w wydaniu fikcyjnym, bo pewnie gdyby to wszystko się wydarzyło naprawdę i bym przeżyła, to pewnie potem bym nie przeżyła za długo. Chociaż zawsze mówię, że jak ktoś grał w Fallouta, to wie co zrobić, żeby przeżyć jednak. Nieważne. W każdym razie Eni Jacobsen zrobiła Taką trochę symulację. Rozmawiała naprawdę z bardzo dużą ilością ludzi i pokazała, co może się wydarzyć na świecie po wybuchu bomby nuklearnej. Też jest film na YouTubie o tej książce, więc też więcej wam nie powiem. Obejrzyjcie film. I mam jeszcze dwie książki. Popularne naukowe Magiczny Świat Słowian Kamila Gołdowskiego. Jeżeli jesteście ciekawi słowian, ale takich wiecie naprawdę faktów, konkretów, to przeczytajcie. Ona nie jest gruba, czyta się naprawdę bardzo fajnie. Mnóstwo fajnych rzeczy możecie się z niej dowiedzieć. Jest bibliografia, widać, że jest to opracowanie naprawdę takie rzetelne i możecie wierzyć temu, co przeczytacie tutaj, więc też bardzo polecam. I ostatnia książka to jest, słuchajcie, książka Okupacja od kuchni. To jest wznowienie. Mogliście już tą książkę czytać wcześniej, była wydana przez. Znak, chyba. I ja też ją czytałam wcześniej, więc teraz sobie ją tylko przypomniałam. Ale jest genialnie wydana, dlatego, że ma mnóstwo ilustracji, mnóstwo różnych starych ogłoszeń. Ma przepisy, na przykład na budę kapustę i też, wiecie, ja zawsze powtarzam, że dzięki historii kuchni, historii tego, jak ludzie jedzą, co jedzą i dlaczego to jedzą. Można opowiadać naprawdę o całych epokach. Uwielbiam patrzeć na historię i na ludzi przez pryzmat kuchni, przez pryzmat jedzenia. Ta nie jest przyjemna pod tym względem, że opowiada o czasach wojny i czasach okupacji, ale pokazuje też jednocześnie, że ludzie są bardzo kreatywni, potrafią się dostosować, zwłaszcza Polacy chyba, potrafią się dostosować do sytuacji i potrafią zakombinować. Więc też bardzo, bardzo polecam. I zanim przejdę do powieści, to pokażę Wam jeszcze cztery książki. Z wydawnictwa Kropka. O nich też jest film na YouTube, więc też generalnie nie będę się za bardzo rozgadywać. Obejrzyjcie, proszę Was, film. Mamy Morderstwo w Muzeum bardzo świetnie wydaną książkę dla dzieci o Bonnie Montgomery, która jest najlepszą detektywką na świecie. Mamy zrostka, wspaniałego zrostka, który jest historią inspirowaną Frankensteinem przepiękna, bardzo mądra z przesłaniem książka dla dzieci. Mamy przepiękny Atlas zaświatów. Kocham tę książkę naprawdę ogromnie. To są opowieści o różnych wierzeniach, różnych kultur w to, co się dzieje z nami po śmierci. Pięknie jest wydana, wspaniała jest. I jeszcze mam, słuchajcie, Straszydła. Potwory i upiory z kultowych sorżorów. To jest taka książka, która będzie idealnym wprowadzeniem dla dzieci właśnie w klasyczne opowieści o duchach. Widzicie, nie ma wiele tekstów. Są ciekawostki z Prawdziwych rzeczy są też właśnie wspomniane różne książki, różne postaci z mitologii, więc też warto ją sobie przeczytać, jeżeli jakieś macie dzieci, które na przykład chcą obchodzić Halloween albo dziady, bo w zasadzie to wszystko jedno i to samo, tylko się inaczej nie nazywa, może nie spadnie. I czas na powieści, słuchajcie. Jeżeli chodzi o powieści, to ja mam duży problem. Ja czasami mam taki miesiąc, że czytam naprawdę znakomite powieści, a czasami okazuje się, że tych powieści wcale nie ma dobrych. W tym miesiącu powiem Wam szczerze, że zachwyciły mnie na pewno Mokradła. Mokradła to jest coś przepięknego. Kolejna książka z tej serii, która chwyciła mnie za serduszko. Opowieść o newabace, o miejscu, o gospodarstwie, o ziemi, na której osiedlają się różni ludzie, którzy żyją na niej ich czas się kończy, umierają, przychodzą następni i mamy czas e, chyba czterech stuleci, z tego co pamiętam. Tak, przez cztery stulecia e, mamy historię tych ludzi i tej jednej konkretnej ziemi. Ja ją czytałam na chałupce, zrobiłam na chałupce zdjęcia i wiecie co, to jest trochę tak, że jak człowiek ma takie miejsce na ziemi, które jest właśnie takim miejscem, nie blokiem, tylko macie kawałek ziemi, gdzie sobie coś posadzicie, gdzie jest to miejsce z jakąś historią, to takie książki trafiają prosto w serce i naprawdę zostawiają w człowieku ślad. Przepiękna rzecz, absolutnie bardzo polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zachwyty e, powieściowe w tym miesiącu. Ale przeczytałam jeszcze też książkę, instrumentalistkę, która mnie zachwyciła tematem, dlatego że ja uwielbiam, kiedy pisarze, pisarki wyciągają historie prawdziwych kobiet e, i opowiadają o nich w formie, wolałabym e, biograficznej, ale akurat e, tutaj. Mamy powieść, i tu się nie dziwię, dlatego, że akurat o Annie Marii Della Pieta niewiele wiadomo tak naprawdę. Oprócz tego, że była uczennicą samego Vivaldiego, więc pewnie ciężko byłoby napisać biografię. W powieść ma jakby większe pole do popisu. Więc pod tym względem bardzo, bardzo, bardzo polecam, bo mamy świetną bohaterkę, która wychowuje się w sierocińcu, która jest bardzo muzycznie uzdolniona i która miała wpływ na wiele kawałków i Vivaldiego, i nie tylko jego. O czym dzisiaj my nie mamy pojęcia. Więc książka wyciąga tę bohaterkę z zapomnienia, i bardzo ją za to chwalę, i myślę, że warto ją przeczytać. Dalej mamy też książkę, która jest wspaniała, ale mnie nie porwała, i bardzo mi jest przykro z tego powodu, a jest to książka Księgarnia w Paryżu. To jest prawdziwa historia księgarni Shakespeare and Company w Paryżu, angielskiej księgarni, którą otworzyła Sylvia Beach. Sylvia Beach była prawdziwą postacią, to jest osoba, która spotkała wielkich pisarzy w swoim życiu, która wydała jako pierwsza Ulisesa Jamesa Joyce'a, bo nikt nie chciał tego wydać i dzięki niej mamy tę powieść. Macie opis. To tutaj Ernest Hemingway leczy kaca i wykłóca się z Scottem Fitzgeraldem, a Ezra Pound rozpuszcza plotki ze świata wydawniczego. Tylko Gertrude Stein odmawia wizyty w księgarni, ponieważ nie pała zbytnią sympatią do jej najważniejszego bywalca Jamesa Joyce'a. Z kart tej powieści aż kapie, wiecie, literatura, miłość do książek, yy, ważni autorzy. I jest bardzo dobra ta książka, ale coś mi w niej nie pasowało. Czegoś mi zabrakło, nie wiem zupełnie niczego. Mam wrażenie, że to moje skrzywienie, właśnie takie chyba biograficzne, czy popularno naukowe, czy skrzywienie do literatury z faktu, że ja bym chyba akurat w tym przypadku przeczytać sobie historię tej księgarni i historię tego wszystkiego, co tam się działo w formie właśnie reportażu, może jakiegoś, niż w formie powieści. A więc książkę bardzo polecam, ale ja byłam nią znaczy nawet nie rozczarowana, tylko po prostu. Bardzo chciałam, żeby mnie zachwyciła, a nie zachwyciła. No i tyle. To jest mi smutno z tego powodu. Natomiast no największym, absolutnie największym rozczarowaniem, i tutaj już użyję tego słowa, jest, słuchajcie, Wielory. Książka, którą myślałam, że też się zachwycę. Jest przepiękna okładka. Przepiękny opis, dlatego, że y, mamy bohaterkę, która widzi płetwala i wieloryb staje się dla niej ucieleśnieniem marzenia o wielkości. I ona jest ubogą dziewczyną, która pchnie się jakby w życiu, tak, po stopniach różnej kariery, a jej głównym celem jest utworzenie kina w budynku, które będzie miało kształt wieloryba. Piękna historia. Po przeczytaniu pierwszych stron byłam zdziwiona. Do 47 strony, słuchajcie, dzieją się tam rzeczy niestworzone. Łącznie z opisami grubych kobiet i gwałceniem niepełnosprawnych intelektualnie młodych chłopców i Topieniem ich w rzece. Więc generalnie, naprawdę cuda. Do tego jeszcze ta książka jest tak bardzo przesycona seksem, ale w taki niefajny sposób e, taką brutalnością, e, opisami bardzo takimi aż niesmacznymi. I w ogóle miałam jakieś takie, wiecie, przeświadczenie, że to napisała kobieta, i dlatego przeczytałam tyle. Tyle, tyle udało mi się przeczytać. Ktoś mi napisał, i potem sprawdziłam, że autor jest facet. I jak sobie pomyślałam, że mężczyzna opisuje w taki sposób kobiety, to ja nie chcę tego czytać. Dałam jej szansę do strony 198, bo do tej pory miałam nadzieję, że coś się zacznie dziać, że coś się wydarzy, bo miała bardzo dobre momenty, miała bardzo piękne zdania. Ale na 198 stronie, kiedy w dalszym ciągu nie dochodzimy do naszej bohaterki i do tego, co robi, w dalszym ciągu to wszystko się tłucza wokół tego seksu, wokół tych wszystkich niefajnych rzeczy i niesmacznych rzeczy, Stwierdziłam, że już nie chcę tego czytać. I to jest właśnie ta książka, której niestety nie przeczytałam. Do końca jedna z tych, których nie dałam rady. Co może nie powinno mnie dziwić, dlatego, że to jest napisane, że powieść tego pana jest porównywana do książek takich klasyków literatury, jak Gabriel Garcia Marquez, A pamiętamy wszyscy, jak mi poszło czytanie 100 lat samotności. I tak wygląda mój październik. Wiem, że to wygląda imponująco, ale tak jak mówię, miałam dużo czasu na czytanie. No więc tak to się skończyło i część też przeczytałam wcześniej, jeszcze w, w, we wrześniu. I tak jak zawsze w podsumowaniu wybieramy książkę dla Wislo. Resort to już będzie kolejna książka. Ja tam zawsze jeżdżę na granatowe góry i w tym roku dostaliśmy szansę, że będziemy mogli wybrać sobie co miesiąc po jednej książce, którą oni zakupią do swojej biblioteczki. I ludzie, jak tam będą przyjeżdżać, będą sobie mogli wypożyczać te książki z naszej półki, którą mam nadzieję, że w jakiś sposób fajno podpiszę. Pojadę tam na granatowe Góry następnym razem. Więc ja wybiorę trzy książki, z których wy wybierzecie. Tą jedną, którą oni kupią. I teraz niech ja się słuchajcie, zastanowię, na pewno chciałabym, żeby to nie było nic ciężkiego, więc moim zdaniem moglibyśmy pójść w. Księgarnie w Paryżu, bo jest taka fajna literacka i to myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny moment. bardzo chciałabym, żeby tam poszedł też Adam Cate, dlatego, że ma ilustrację, więc fajnie będzie sobie może nawet to pooglądać, a nie czytać w jakiś bardzo taki wiecie konkretny sposób. I co jeszcze? Mokradła? Mokradła. Mokradła będą pasować do Wislof Resort. Bardzo będą pasować słuchajcie i klimatycznie, i kolorystycznie, i wizualnie. I myślę, że jak ktoś by przyjechał sobie tam na dłużej, na takie wędrówki po górach i wziął sobie takie mokradła ze sobą, to myślę, że to by było bardzo, bardzo dobre miejsce. Więc ja mam dla Was propozycję, żebyście wybrali z tych trzech jedną książkę, którą Wiślow zakupi. Dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, co wyczytaliście w październiku i jak Wam ten miesiąc minął, co fajnego się wydarzyło. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.